Kochany, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym filmiku, tym razem haul. Byłam ostatnio na zakupach i chciałam z Wami się podzielić tym, co po prostu udało mi się upolować. Będą to głównie zakupy kosmetyczne, ale najpierw Wam pokażę właśnie sweter, który mam na sobie, który też sobie ostatnio kupiłam, jakiś chyba tydzień temu. Tak się on prezentuje, jest to taki dosyć duży oversize, jak widzicie. Tutaj na takim mankiecie, nie wiem czy to będzie wszystko widoczne, ale w każdym razie taki duży, na krótki rękaw, dosyć obszerny taki oversize sweterek, za który zapłaciłam 38,99, także wydaje mi się, że bardzo, bardzo się opłacało. Strasznie cieplutki, fajny, taki milutki, mięciutki, także super. No i teraz część kosmetyczna. Będę to wyciągała tak z torby, także to nie ma żadnej tam kolejności, ale będę się starała Wam mówić, gdzie co i po ile kupiłam. I po pierwsze kupiłam płatki kosmetyczne z firmy Carea. One są dostępne w Biedronce chyba za 3 zł, niecałe 3 zł, 2,99. Powiem Wam szczerze, że nawet nie zerknęłam, jaka jest cena, wzięłam tak po prostu tylko. Następnie Biedronki chyba już nie będzie, dobra. Następnie w Rossmanie kupiłam, bo już mi się kończy z Colastyny, żel do mycia twarzy, Rival de Loop, i to jest zielone jabłuszko, żel do mycia twarzy, 5 w jednym, do cery skóry normalnej i mieszanej, i to jest limitowana edycja, tutaj jest napisane właśnie z tym jabłuszkiem, bo standardowa jest taka ciemnozielona, i to jest, on jest tutaj właśnie, nie zawiera silikonu, nie zawiera parabenów, nie zawiera barwników. Tak się prezentuje, 150 ml, kosztowało w promocji 7,49 zł. Oba były w promocji i tam było, że chyba przy zakupie tego damskiego, męski był za połowę ceny, jakoś coś tak mi się rzuciło w oczy. Wczoraj wypróbowałam go, bo oczywiście jak już mam coś nowego, to muszę wypróbować. Jest bardzo gęsty i fajnie się pieni, ładnie pachnie takim jabłuszkiem. Powiem Wam szczerze, że nawet nie mocno chemicznie, tylko takie jabłuszko jest wyczuwalne, chociaż wiadomo, że no chemia też, ale bardziej takie jabłuszko właśnie. Następnie farba z firmy Londa i to jest 17 jasny blond, to co ja właśnie mam na głowie, ja jak na włosach, ja jak rozjaśniłam rozjaśniaczem, to oczywiście ten kolor nakładałam i właśnie taki mi wyszedł, bardzo podobny do tutaj właśnie jak ma ta modelka na sobie, teraz już to troszeczkę jest to takie niewidoczne, mama mówi, że trochę mi wpadał już teraz ten kolor w rudy, on się tak zmył, na początku powiem Wam szczerze, że mnie denerwował, bo on ma takie jakby srebrne refleksy i tak wyglądał jakby jak peruka, tak sztucznie strasznie, ale teraz jest wszystko w porządku i kosztowała ta farba 12,99 chyba. Następnie co kupiłam? Następnie szampon. Szampon z firmy Joanna, z apteczki Babuni, szampon nawilżający, regenerujący, ekstrakt z miodu i proteiny mleczne. Za 300 ml zapłaciłam chyba 6,49 zł, coś nie, niecałe 7 zł. Ja miałam z tej serii właśnie balsam do włosów, jak spłukiwało się go po prostu, bo jeszcze bez spłukiwania chyba coś tam jest. Kupiłam ten, bo powiem szczerze, że teraz już troszkę się przekonałam do właśnie szamponów nawilżających. Zawsze tak byłam z dala od nich, bo bałam się, że one będą mi obciążały i obciążały mi włosy, ale chyba je trochę przyzwyczaiłam tak, do takich właśnie nawilżających, takich regenerujących szamponów i teraz tylko jak widzicie u mnie pojawia się właśnie nawilżenie, regeneracja, włosy suche, zniszczone, także tylko i wyłącznie pomoc dla włosów. Kiedyś było to tylko objętość, wszystko volume i nic się innego nie liczyło, teraz to już się zmieniło. I drugi szampon z firmy Alterra i jest to ta morela i pszenica do włosów pozwolonych blasku i łamliwych i za 200 ml teraz płacimy 9,49 zł, kiedyś to było 8,99 zł i były te dostępne plus 250, ja mam jeszcze ten ostatni, już chyba go skończyłam, nawet będzie w projekcie tenko właśnie jeszcze plus 200, nie, plus chyba 50, że było 250 ml za to, za cenę 8,99 zł, teraz podrożały, bo chyba się szał zrobił właśnie na te produkty i producent tutaj no troszeczkę chce zarobić, ale wiadomo, no jak każdy. Następnie co? Żel do włosów standardowo 5,99 zł, 500 ml, ten co zawsze kupujemy. Płyn micelarny z Burżuła za 250 ml, chyba 13,99 zł. Standardowo, jak zwykle w moich zakupach comiesięcznych. Co dalej? Bambino krem za 150 ml w Biedronce płacimy
5,99, na pewno jest tańszy niż w Rossmanie. Także jeśli ktoś kupuje, to tam macie taniej. Następnie to kupiłam sobie taką próbkę kremu z firmy Camil. 30 ml kosztowała 2,99. To jest dostępne tam, gdzie są takie malutkie próbeczki przeróżnych produktów pełnowymiarowych. Jest wersja ta i to jest ta Intensive i jeszcze taka w ciemnozielonym opakowaniu, ta chyba taka zwykła, standardowa, klasyczna. Ja będąc tutaj teraz, jak pracowałam, jedna z dziewczyn właśnie miała ten krem i kiedyś posmarowałam nim dłonie i naprawdę jest fajny, ładnie nawilża, ładnie pachnie i zobaczymy, czy dalej będzie tak się spisywał jak za pierwszym razem. Wiadomo, pierwsze wrażenie najważniejsze i jest pozytywnie. Następnie kupiłam sobie BioSilk, czyli jedwab, jedwab po prostu. Teraz niby nowa, lepsza formuła i był w promocji za 3,49 chyba. Teraz w Rossmanie jest promocja na te produkty 15 ml. Ja kiedyś miałam, miałam kiedyś go, ale niestety obciążył mi włosy. Teraz troszeczkę, jak wiecie, już regeneruję, te włosy przyzwyczaiłam je do takich produktów nawilżających, więc myślę, że nie będzie źle i ponownie go kupiłam, zobaczymy. A że był w promocji, to sobie myślę, a nóż może sprawdzi się. Następnie kupiłam sobie ziajkę Sensitive, oczywiście kulka, takie opakowanie 60 ml, starcza mi na 3 miesiące i zapłaciłam za tą kuleczkę chyba 7 zł, 7 z groszami albo 6 z groszami, jakoś tak koło tej ceny. Następnie kupiłam sobie taką buteleczkę, pustą buteleczkę. Tutaj jest właśnie napisane, że w podróż albo do samolotu, jak się gdzieś leci. Tutaj mamy plastery, możemy sobie nakleić, co to dokładnie jest. Kupiłam sobie to ze względu na to, że jak coś będę mieszała, jakieś olejki czy coś, to fajnie właśnie mieć nawet takie wyciskane na dłoni, niż na przykład lane bezpośrednio z butelki, bo to jest uciążliwe. I to kosztowało chyba złote 99 i właśnie u mnie się pojawiły takie buteleczki i takie zakręcane pojemniczki, jak niekiedy na podkład się bierze, żeby sobie próbkę wziąć. I dwie henny kupiłam, tym razem postawiłam na czarną. Zamierzam sobie zrobić właśnie i brwi, i rzęsy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kiedyś wiem, że nakładałam bardzo, bardzo dawno temu na rzęsy. Nie mogłam w ogóle utrzymać tej henny. Po prostu oczy mi strasznie łzawiły. Cała byłam mokra, także no nie wiem, zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. I oczywiście brwi i rzęsy sobie zafunduję, zobaczymy. I dalej kupiłam sobie maseczkę oczyszczającą z firmy Perfecta. A ile one kosztowały? Kosztują, co henny kosztują 2,49 chyba, a maseczki chyba złoty 99 w Rossmanie, nie pamiętam dokładnie. To jest oczyszczająca, pierwszy raz ją będę miała, zobaczymy, jak się spisze, antybakteryjna maseczka na twarz, zobaczymy. I dwie próbki, dwie saszetki peelingu gruboziarnistego i po 10 ml i też chyba na złoty 99 kosztują. Niestety u mnie w Rossmanie nie ma pełnowymiarowego tego produktu i niestety musiałam się zadowolić tylko i wyłącznie takimi próbeczkami. I tak jak mówiłam, na złoty 99, a tak mi starczą na 2-3 razy, także jakoś to będzie. Aha, i te maseczki kupiłam w sumie dwie. Oczyszczające sobie, także dwie mamy maseczki. No i to by było na tyle, kochani, całe moje zakupy kosmetyczno, nie kosmetyczne. Jak widzicie, trochę tutaj jest rzeczy, zobaczymy, jak mi wyjdzie farbowanie, henno farbowanie, nie farbowanie, po prostu nakładanie henny na rzęsy. Może troszeczkę mi przyciemnią te rzęsy, bo mam bardzo jasne, trochę mi zjaśnia, bo wiadomo, od stosowania tuszu. No i zobaczymy, jak krem się spisze. No, na pierwszy rzut oka bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie, zobaczymy. Szampon, tutaj mamy żel nowy do mycia twarzy, zobaczymy, może fajnie będzie się spisywał, ładnie oczyszczał. Zapowiada się tutaj z opisu producent, ale to tak jak zwykle fajnie, ale zobaczymy, jak to wszystko się spisze w praktyce oczywiście. No i dobra, to było na tyle, kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, ściskam Was bardzo mocno, buziaczki, pa, pa.